Dzień dobry, moi kochani, witam was w kolejnym, drugim już odcinku Kto poślubi mojego syna? Jeśli chodzi o to, kto wygrał wasze głosowanie w ankiecie, to powiem wam, że do samego końca walka była bardzo wyrównana i nie było tak naprawdę wiadomo, kto ją wygra. Więc uwaga, przedstawiam wam wyniki. Trzeciego miejsca nie pamiętam, ale na drugim miejscu znalazła się nasza wspaniała Monika Zajączek, która tutaj teraz wyciągnęła hamburgery z grilla. Widzicie, jak dziewczyna dba o swojego męża przyszłego, możliwego, doszłego, niedoszłego, nieważne. A na pierwszym miejscu o dwa głosy więcej miała, uwaga, Kasia Zemska, którą przyłapaliśmy tak niegrzecznie troszeczkę z dziwną frywolną miną na toalecie. Cóż, przykro mi, Kasiu, przykro mi. Bardzo cię przepraszam, że w takim momencie nasze kamery musiały cię tutaj znaleźć, ale mam nadzieję, że nic się nie stało i nic nie szkodzi i że dasz sobie radę, jakoś sobie z tym poradzisz. Dobrze, słuchajcie. Obiecałam zwycięzczyni waszego plebiscytu bonus do pierwszego zadania, które będzie mogła wykorzystać i pewnie bezwzględnie wszystkie pozostałe zawodniczki odepchnąć od naszego cudownego Jeremiego. Bo Jeremi jest tutaj, wiecie, o Jeremiego się walczy, Jeremi jest naszą stawką. I dlatego, ponieważ Kasia, jak wam przypomnę, jest duszą towarzystwa, i ma aspiracje doskonałą gospodyni i tak dalej, w ogóle ma aspiracje, żeby imprezować, urządzać imprezy, to my dzisiaj sobie urządzimy imprezę! Imprezę taką nie byle jaką, dlatego słuchajcie, przede wszystkim, kto musi urządzić tę imprezę? W ogóle tak, dziewczyny tutaj wszystkie są sponiewierane, bo zapoznawały się przez bardzo długie godziny z naszym Jeremim, w związku z czym zaszalały, że tak powiem. I Jeremi jest zainspirowany. Czym takim zainspirowany jest? Co on robił takiego, że się zainspirował? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, matka będzie co matka? Niebezpieczne zmęczenie. Wyczerpana jest. A co ona robiła takiego, że jest taka wyczerpana? No nic, jak widzimy, Jolanta niezbyt sobie radzi w kuchni. I dziewczyny mają już raczej w większości dobry humor. Więc nasza Kasiunia zje sobie na pewno, co one tak wszystkie chodzą dziarskim krokiem, zadowolone, jakie wszystkie. No w otoczeniu tak przystojnego mężczyzny, jakim jest Jeremi, na pewno wiecie. Dobra, słuchajcie. Kasia będzie jadła, a my w tym czasie pomyślimy o organizacji przyjęcia. Ona nie pracuje. Telefon, tu jest telefon, Boże, jestem sierotą. Ciągle zapominam. Wszystko to wynika z tego, że ja grywam w różne wersje Simsów po prostu jednocześnie i wiecie jak to jest. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zjedz sobie tylko, bo głodna zdaje się, że byłaś, już nie jesteś. Nie, dobra, jeszcze trochę jesteś głodna. Okej, teraz będzie tutaj. Więc organizujemy przyjęcie. Jakież my możemy tutaj przyjęcie zrobić? Na pewno nie będzie to impreza taneczna, czarno-biała impreza, pieczenie kiełbasek, przyjęcie domowe, impreza uroczysta, kolacja, wesele, przyjęcie urodzinowe, upiorne przyjęcie. Może nie. Może po prostu zróbmy przyjęcie domowe, zwykłe przyjęcie domowe, zaprosimy Simów. Gospodarzem będzie nasza Kasia, będzie musiała się wykazać. Gości to na pewno będzie Jolanta i Jeremi. Artysta taneczny, wynajmij tę rolę, okej. Artysta sceniczny. Dobra, maksymalnie, no tak, zapraszamy wszystkich oczywiście. Artysta wynajmiemy, miksolog wynajmiemy, bo mamy pieniądze i żywieniowca wynajmiemy, jakiś Hugo nam się tu napatoczył. Gospodarz, moment, bo żeśmy Kasię zaprosili, gospodarzem będzie Kasia oczywiście. I wybieramy miejsce, oczywiście nasza rezydencja. I nasze przyjęcie się w tym momencie zaczęło! Zaczęło, więc musimy się koniecznie przebrać, słuchajcie, bo wszyscy się poprzebierali w stroje imprezowe, więc trzeba... Okej, ładnie, nasz Jeremi ma bardzo dziwny strój, jak widzicie. Wszyscy są ładnie poubierani, wszyscy jedzą, więc nie wiem, czy mamy... Puśćmy jakąś muzykę przede wszystkim. Niech Kasia puści muzykę lekką, jakąś, skoro ona tak się zna dobrze.
I opowiemy historię Kubowicza, bo jakżeby inaczej, po co myć rączki, po co myć rączki? No po co myć rączki? Opowiedz historię, zabawiaj gości. Zabawiaj, dziewczyno, wykaż się, bo wykonawcy powinni mieć pianino. No tak, pianina nie mają, nie może być takie przeoczenie, musimy postawić na czas imprezy pianino. Pianino postawimy może tutaj. To wtedy, wiecie, jakoś będzie ludzko, że tak powiem. Pianino, gdzie jest pianino? Czekajcie, bo ja meble chciałam. Meble, tu są meble. Pianino, do kreatywności, to chyba tu gdzieś będzie pianino, co nie? Bo tu są wszystkie muzyczne sprawy. Baru też nie mamy, więc dokupimy tutaj bar, żeby nam, pasuje nam całkiem nawet. I kupimy pianino, które stanie tuż obok, o, w tę stronę, i będzie nam tutaj ktoś akompaniował na pianinie. Wspaniale. A wracamy do Kasi, która musi urządzić imprezę stulecia, bo inaczej będzie na dosyć przegranej pozycji, bo nie wykona poprawnie swojego zadania, które dostała zadanie zaprogramowane wręcz pod nią, a oprócz tego, że ona musi wykonywać interakcje, to pozostałe dziewczyny też muszą się sprawdzić tutaj i to jest problem. Niech Simowie grają w gry w tym samym momencie, zatrudni pianistę. Zatrudnimy zatem pianistę, bo nasz pianista gdzieś tu był, ale chyba sobie się zmył w tym momencie. Kto to jest? Przyjazne powitanie. To jest nasz ożywieniowiec właśnie. Dodaj świeczki urodzinowe. Zawołaj na posiłek wszystkich. I to będzie miał teraz bardzo dobrą okazję. Będzie miała ona bardzo dobrą okazję do tego. Nie wiem, co to za miska tu stoi. Zastanawiam się właśnie. Nie wiem, dlaczego nasz żywieniowiec usiadł z nami do stołu. Skoro powinien... A tutaj co się dzieje? Pęcherz, idź szybciutko się wysiusiać. Zjedz tort. Jemy tort. 4 osoby powinny zjeść tort. Okej, ale my tu mamy dosyć poważniejsze sprawy, ponieważ musimy poflirtować z naszym Jeremim, bo bez tego dobrej imprezy być nie może. Prawda? Jeszcze mamy 47 minut imprezy. Nie za dobrze to wszystko idzie, no. Dobrze. Gdzie są nasze dziewczyny? Tu jest Monika, która to Monika również powinna wziąć kawałek i powinny się dziewczyny trochę zintegrować, bo to nie może tak być. Wszyscy muszą... Gdzie jest Kasia? Kasiu, gdzie jesteś? Czy ty jesz tort? Zawołaj na posiłek. Z kim ona tu chciała SMS-ować? Nie ma SMS-ów, halo. Nie ma SMS-ów, co to za SMS-owanie? Dziewczyny tutaj się wygibują, wygibaski tworzą i robią. A Kasia biedna musi tutaj... Co ona się nie swoje? O, mało energii ma bardzo. No to najgorzej. Nie może być po prostu. 3 osoby nam wzięły torta i tort się skończył. A my mamy niezrobiony. Kasiu, gdzie ty idziesz? Kasiu, halo. Nie wolno ci iść spać, przecież to twoja impreza. Musisz z Jeremim tutaj się więcej postarać, jeśli chcesz skraść jego serce i żeby mamusia była ci przychylna, bo na razie mamusia to wspólny język zagą rolką znalazła. Więc wiesz. Dobrze. Impreza chyba nie będzie imprezą stulecia, coś mi się wydaje, więc Kasiu, nie popisałaś się. Na pewno nie. Wiele można powiedzieć o tobie, ale na nie to, że się popisałaś. Miałaś z nim poflirtować! Kobieto! No, teraz nie flirtujesz. W końcu. Miksolog robi tam koktajle, bo już widzę, że jest tańcz. Ty tańcz, a ty się do niej dołącz, tańcz też. Oni poflirtowali, nasza gospodyni powinna wykonać jeszcze kilka interakcji z Simami, w końcu jest gospodynią. Więc niech poflirtuje, niech pochwali, kogo się da. Zostały jeszcze 3 interakcje, cel główny może uda nam się zrealizować jeszcze. Może się uda, a może się nie uda. I co teraz, jak się nie uda?
A, kończy się. Jedna godzina 32 minuty? Jak to? Okej, udało nam się zorganizować cel główny, więc nie jest z nami tak źle. Zastanawiam się, gdzie jest nasz kucharz, bo nasz kucharz powinien nam ugotować jakiś przepyszny. Przepyszny torcik drugi. Bo co to ma znaczyć? Że tutaj wiecie, coś jest nie tak. Dobra, będziemy teraz tańczyć z dziewczynami, bo i dziewczynami trzeba się zająć. Czemu on gotuje w łazience? Ale on jest chory. Chory człowiek w łazience gotuje. Słuchajcie, najgorzej. Nie widzicie panelu imprezy. Kurczę, sorki. Nie wiedziałam, że on się tu pojawi, szczerze mówiąc. Celem głównym było wykonać interakcję z gośćmi, 12. Zjeść tort przez 4 osoby, flirtować 5 osób i grać w gry na tym samym instrumencie przez 3 osoby. Sorry. Dobrze. Okej. Okay. Tańczą. Wszyscy tańczą, a ty nie możesz iść spać. Absolutnie, nie wolno ci iść spać. Dziewczyno, gdzie ty jesteś? Siedzisz. Czemu siedzisz, a nie tańczysz? Czemu siedzisz, a nie tańczysz? Tańcz z Simką o imieniu Aga. Trzeba z wrogiem się przyjaźnić, prawda? Jak tam idzie naszej drugiej w kolejności dziewczynie? Nasza druga w kolejności dziewczyna postanowiła chyba za wszelką cenę się wstawić. Gdyż zamów ulubionego drinka, gdyż nie robi nic tak naprawdę oprócz zamówienia drinków. W ogóle może zamówić drinka jakiegoś konkretnego, ale dobra, zamówimy to później. U mojego ulubionego proszę, raz poproszę mój ulubiony drink. Bo ona tutaj z Jeremim sobie pogawędki urządza, widzicie? Taka jest tam, wszyscy tańczą, wszyscy się bawią. A nasza tutaj cudowna po prostu się z Jeremim bawi. Wspaniale. Może powinna. Okej, mamy brązowy medal przyjęcia domowego, więc wypijemy sobie nasz drink. Zaraz sobie jeszcze ze wszystkimi pogadamy. Co tam nam Kasi wyszło? Pewna siebie urządziła. Dobre przyjęcie. Nie najlepsze, ale dobre. Zdobyliśmy nagrodę za dobre przyjęcie, także myślę, że nie poradziła sobie wcale najgorzej. Mogło być lepiej, ale wiecie, w nowym domu, nie do końca jeszcze u siebie, bo nie u niego. Ale mam wrażenie, że nasza Monika się troszeczkę otworzyła po tych drineczkach i ma ochotę sobie pogadać z Jeremim jeszcze bardziej i w bliższe jakieś z nim stosunki wejść. Z drineczkiem do basenu. Nie ma to jak drink na brzegu basenu. Monisiu, nie sącz tego drinka, tylko złap jeszcze Jeremiego, póki możesz. Halo? Złap i poflirtuj. Złap go i poflirtuj, zanim ci spać pójdzie. Boże, pójdzie to więcej niż pewne. Jolan, halo, dziewczyny. Proszę porządek zachować. To jest, przejmij na własność, to jest twoje łóżko. Zapomniałam im poprzejmować właśnie tych łóżek. Pani Jolando, proszę, to jest twoje łóżko. Pani Jolanda śpi tu. Aga śpi tu, a ta koleżanka, ona tu będzie zaraz rozmawiała z Jeremim. Cześć! Jak tam? O! Patrzcie, skubany, no. No dobrze, to pochwal wygląd, chociaż widzicie, Jeremi chyba nie lubi, nie lubi dziewczyn pod wpływem alkoholu. Więc nie da się ukryć, że nasza Monika jest troszeczkę pod wpływem. Trochę się napiła, trzeba przyznać. I przyjmijmy na własność to łóżeczko i po prostu idźmy spać. To był bardzo długi, męczący dzień dla wszystkich. Jak widać, wszystkie dziewczyny zasnęły jak zabite, śpią w swoim pokoju i obudzą się dopiero następnego dnia rano. Kasia w okularach śpi. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Co Monika robi, że rozwija umiejętność? Możecie mi powiedzieć? Czy to jakieś umiejętności taneczne? Aha, chyba się jej po prostu coś zbugowało. No dobrze, zbugowało się, to się pewnie odbuguje kiedyś. Czekamy, aż pierwsze osoby wstaną. I czeka na dziewczyny drugi dzień pełen wyzwań. Oj, pełen wyzwań. Przede wszystkim nie mogą...
nie mogą dopuścić do tego, by jakąś poważną wpadkę popełnić. W związku z tym widzicie, jej się bardzo chce do toalety, więc będzie tak truchtać sobie i skorzysta w końcu z toalety. Może ją zostawimy z jej problemem chwilowo samą. I na pewno ma kaca, nie ukrywajmy. Kaca się ma zawsze po takich imprezach. W związku z tym na pewno koniecznie, ojejku, tu trzeba posprzątać. Ktoś na mnie posprzątał, dobrze. Trzeba posprzątać wszystkie naczynia w domu, które są. I przygotować całej reszcie rodziny jakieś pyszne śniadanko. Bez tego się na pewno nie obędzie. Czyżby one nie miały kosza na śmieci? Czy ona będzie tutaj teraz... Mamy zmywarkę, dobrze. To ona to wsadzi do zmywarki pewnie. A ta, zobaczcie, całą stertę naczyń. Całą stertę. Obrzydliwe otoczenie. Już ją po prostu wzięło. Już. Dobrze. Podaj śniadanie. I podamy śniadanie takie, jakie potrafimy, czyli to będzie jajecznica. Bo tylko to nasza dziewczyna zrobić potrafi, niestety. Będzie sprzątać pół godziny, to oni się wszyscy już wszystkim innym najedzą, zanim to się stanie, tak podejrzewam. Ale dziewczyny jeszcze śpią, bo odsypiają imprezę, więc mam takie wrażenie, że jeszcze może się wyrobić. Dobrze. Zajmie ci to jak długo jeszcze sprzątanie tych naczyń wszystkich, co? Może już dosyć. Zrób to śniadanko, bo wszyscy chcą wstać i zjeść. Tak? A potem posprzątasz. Przecież chciała się podlizać i jej nie wyszło. No i znowu będzie miała do niej przyszła teściowa wątpliwości. Mam nadzieję, że nie widziała tego, jak jej właśnie solniczka czy tam pieprzniczka wpadła do jajecznicy. Mam nadzieję, przynajmniej, że tego nie widziała. Nie swojo jej. No, oczywiście jest brudno tutaj dookoła. I sytuację z brudnymi naczyniami wykorzysta Aga, która właśnie skorzystała z toalety, albo nie skorzysta jeszcze z toalety. Niech skorzysta, bo nie chcielibyśmy wpadki jakiejś strasznej. Więc niech skorzysta z toalety, a potem posprząta. Wyrzuć. Klatka kaprezy. Sprzątnij, dobrze. Udało się. Jajecznica jest gotowa, ale nasza Aga, żeby tutaj się podlizać i teściowej, i przyszłemu wybrankowi, postanowiła, że... Wow, po treningu bolą mięśnie ją. Chyba mamy za mało łazienek na tak dużą rodzinę, bo widzę, że oni tutaj nie potrafią się zorganizować ładnie w dostępie do tych łazienek. Nasza dziewczyna zje w bardzo obrzydliwym towarzystwie, a Aga, która nie wiem gdzie utknęła i czemu jeszcze na dół nie przyszła. Nic jej takiego nie jest. Otoczenie jest po prostu okropne, przez to wszyscy się źle czują. Ale Aga wykorzysta sytuację, tak jak już mówiłam, żeby się podlizać wszystkim. Zamierza posprzątać ten cały bałagan, który został po imprezie. Podczas gdy inne dziewczyny będą jadły, będą się cieszyły, będą sobie tutaj jadły, rozmawiały z teściową, zacieśniały kontakty, to nasza Aga będzie dzielna i posprząta wszystkie śmieci. Bo ktoś to musi zrobić, ale zobaczcie, jak po prostu ona to robi fantastycznie. Tak, że jej się nie chce chodzić. Aż jest po prostu zategowana. Gdzie ona to wyrzuci? Tutaj do kosza na śmieci, tak myślałam. Jest pusty, dobrze. Wszystko wyrzuciła i teraz zaniesie do zmywarki? Nie mówcie, że ona tego nie ten. Przecież zmywarkę mamy. Zmywarka pracuje, o mamo. To ona to będzie ręcznie wszystko myła? No kto by pomyślał? Dobra, do Kaśki dzwoni ktoś. Kasia, bardzo chcemy, żebyś dołączyła do klubu Gnomy Ogrodowe. Co o tym myślisz? Gnomy Ogrodowe nie są za bardzo w sferze zainteresowań Kasi, więc nie sądzę. Gdzie jest Zuza? Zuza je i Zuzie coś wyraźnie dolega. Oczywiście brudna zasiadła do śniadania. To już jeden minus na pewno u teściowej, bo jak to tak bez kąpieli do śniadania zasiadać? Skandal! A teściowa jest starej daty bardzo i starej daty teściowa bardzo nie przepada za tym, za takimi zachowaniami. Dlatego niestety musiała przeprosić całe towarzystwo.
i po prostu iść się umyć. I tak zjadła, i tak już jest najedzona, więc wszystko jest okej. Dobrze. Monice dalej rosną umiejętności. Ja może powinnam odbugować, żeby ona zrobiła tą aktywność, która jej powodowała wzrost. I teraz, żeby już nie tańczyła. O. To powinno jej zniknąć to z nas głowy. Nie, nie zniknęło. No to ja szczerze mówiąc nie wiem, co mam o tym myśleć. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy teraz pływać w basenie razem z całym towarzystwem i nie zrobić sobie po prostu tak. Ta będzie pływać nago. No ciekawa jestem. Przez przypadek mi się to kliknęło, żeby nie było. Zrobimy sobie basenowe party, bo jedna impreza to za mało. I oczywiście potrzeba nam jest więcej imprez. Ta jest tak bardzo w zgodzie z naturą, że nie krępuje się pływać nago w ogóle. Ta pływa fantastyczną żabką. Zobaczcie, odpycha się jak nigdy. Bąbelki są, podgrzewana woda jest, jacuzzi jest. Że tak powiem, żyć nie umierać. Co Jeremi na to? Jeremi chce kogoś pocałować. Słuchajcie, trzeba mu w tym pomóc. Z kim on ma najlepsze stosunki? Najlepsze stosunki zdecydowanie ma z Kasią. To wszystko przez tę nieszczęsną imprezę. Więc widzicie, Kasia miała bardzo ułatwione tutaj zadanie. Jeremi poczuł do niej coś. Więc usiądź tutaj. Usiądź na brzegu basenu, Jeremi. I pogadaj może z Kasią. Cudowną Kasią, rozmawiaj, podziel się pomysłami, jak też podziel więcej zawołaj romantyczne, poflirtuj. Bo to już chyba jest ten moment, kiedy Jeremi zaczyna się rozkręcać. Gdzie on w ogóle jest? Gdzie on w ogóle poszedł? Bo Kasia chyba jest... Nie no, Kasia jest tutaj. Gdzie on jest? Gdzie on idzie? Zobacz, co się dzieje. A co się dzieje? A co się dzieje? Aha, że ta nago pływa. Okej, rozumiem. To musiał wejść na górę, aż żeby zobaczyć? A ona nago chodzi. O mamo, ona jest już chyba skreślona w oczach Jolanty, ale kto wie, może i naszemu Jeremiemu to się spodoba, skoro tak od razu pobiegł ochoczo z nadbrzegu basenu sobie pogadać. Dwie chodzą nago. Wow, no to ma całkiem niezłą orgię w domu, powiem wam. Ja nie wiem, czy ten program mi się wymknął spod kontroli troszeczkę. Nie ukrywam. Coś czuję, że od niechcenia tak sobie poflirtuje z naszą Kasią, ale zaraz pójdzie do Oli Stonki, która się właśnie kąpie i podejrzewam, że za moment się ubierze. No ale co się zobaczyło, to się już raczej nie odzobaczy. I tak myślę, że ubrała się, no słuchajcie, to dobrze, że się ubrała. Ale kogo my tu mamy? Tą mamy. Gadka na podryw. Jeremi chyba ma na nią jakąś chęć. Sprawdzimy to za moment. Czekamy, aż zejdzie z góry. A schodzi już. Czy mam wrażenie, że on się trochę opalił? Czy on jest po prostu taki dziwny? O, tak. Im się to chyba podoba. Żartuję o toaletach. To bardzo do Jeremiego pasuje. W sensie takie bardzo dziwne żarty, których nikt nie rozumie. Zapytaj, czy jest w związku. Wiemy oczywiście, że nie jest. Kto to tu jest? I będziemy teraz tacy bardzo romantyczni, bo wręczymy jej różyczkę. No, jak widać, Jeremi już nie jest obojętny na te wszystkie dziewczyn zaloty. A wystarczyło przypłynąć się nago w basenie, a potem w tym samym stroju wejść do domu, widzicie. Niewiele Jeremiemu było potrzebne, niewiele. Okej, dobra. To już widzimy, kto tu ma na razie największe szanse. Ja nie wiem, tak łatwo chłopaka zadowolić. Co tu się dzieje z nim? Niesamowicie zmęczona, ona trenowała. Trenowała, czy biedna, nieszczęsna myje dalej te naczynia? Czy co ona robi? Pozmywa i myje naczynia. No, fantastycznie. Biedna dziewczyna. Kasia Zemska, widać, jest nieszczęśliwa. Jeremi jest flirciarski. Zaraz jej ucałuje dłonie. Bo zapewne przestań jeść tą jajecznicę, chłopie. Masz tu ważniejsze rzeczy do roboty. A tu widać, że nie może się zdecydować, bo już aż dwie dziewczyny mu się spodobały. A ona już od razu wpadła w taki humor dziwny. Zapytajmy ją, czy jest w związku. Wiemy też, że nie jest.
Więc to zawsze spoko. I oczywiście możemy zadać ryzykowne pytanie. Czegoś się o niej przy okazji dowiemy. Ciekawe czego. Dobrze, także jak widzicie, dziewczyny zdały pierwszy test. Można powiedzieć, że jedne lepiej, drugie gorzej. Na pewno świetnie poradziła sobie Kasia w organizacji imprezy, ale to jest jej żywioł, więc nie mamy co się dziwić. Monika nam się trochę otworzyła, trochę się napiła, trochę poflirtowała z naszym Jeremim, czyli w sumie zrobiła to, co w tym programie robić powinna. Natomiast wielkim zaskoczeniem była tutaj nasza Ola, która po prostu nagle zaczęła się kąpać nago w basenie i przeparadowała nam nago po całym domu, razem zresztą z Aliną, która poszła w jej ślady jako druga, dlatego wy możecie ocenić, której dziewczyny w tym odcinku było dla was najmniej, która się nie sprawdziła, która nie miała odpowiednich interakcji. O, mamo, ona dalej chodzi na go. Która nie wykonała swojego zadania, nie była z Jeremim, nie chciała z nim rozmawiać za dużo, korzystała tylko z uroków ładnego domu, w którym zamieszkała chwilowo, zamiast się zająć tym, czym powinna się zająć, czyli urabianiem sobie faceta. Także dzisiaj, w dzisiejszym odcinku głosujecie na dziewczynę, która poradziła sobie najsłabiej i w kolejnym odcinku powinna odpaść z programu. Przypominam, że aby zagłosować, musicie kliknąć na kółeczko z literką i w środku i tam będą dwie ankiety. Dwie ankiety, ponieważ mam ograniczoną ilość opcji w ankietach, więc dzielę dziewczyny na pół po trzy. Po trzy dziewczyny są w każdej ankiecie, więc sprawdźcie, w której ankiecie jest ta, która powinna według was odpaść. I tam zaznaczcie ją i ja będę wtedy wiedziała, która dziewczyna wyprowadza się z domu w następnym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kto poślubi mojego Sima Syna. Syna, nie Sima. Chociaż to też dobra nazwa. Kto poślubi mojego syna The Sims 4. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!